Cześć, mam na imię Marcin i chcę Cię nauczyć wszystkiego, czego potrzebuję, żeby zacząć swobodnie korzystać z Power Query. Moja historia poznawania tego narzędzia nie zaczyna się jakoś specjalnie spektakularnie. Nie było gromu ze snego nieba, nienawidziła mnie wyśmierzona postać, ani gwiazdy na niebie spokojnie nie ułożyły się w napis Poznaj Power Query. Miałem na swoim koncie już parę lat pracy w miejscach, w których Excel był absolutnie niezbędnym narzędziem do sprawnego wykonywania swoich obowiązków. Od razu polubiłem ten program i postanowiłem poznać go tak dobrze, jak to tylko możliwe. Historia jak ich wiele, po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjonalnościami, zacząłem podążać klasyczną ścieżką każdego, kto chce zostać prawdziwym ekspertem Excelu i tym jednym, jedynym guru w biurze, w którym pracuję. Zaczęło się oczywiście od formuł, które z biegiem czasu były coraz bardziej skomplikowane i robiły coraz większe wrażenie na laikach. Nastąpił wielki przełom pod nazwą pionowo i do tej pory pamiętam, jaką wielką radość było pełne zrozumienie, jak to w ogóle działa. Mój kolega zajmujący biurko obok zawsze twierdził, że to właśnie znajomość wyszukaj pionowo odróżnia chłopców od prawdziwych mężczyzn. Nie do końca się z nim zgadzałem, ale coś w tym było. Potem naturalnym kolejnym krokiem stało się odczarowanie tego niesamowitego świata pisania makr. Krzywa nauki w tym wypadku jest bardzo, bardzo stroma. Zanim w ogóle napisałem cokolwiek, byłem zmuszony przeczytać i przyswoić sobie masę materiału. Nie podobało mi się to na początku, ale potem, gdy już zrozumiałem, jakie daje to możliwości, było lepiej. W pewnym czasie zaczęło mi to nawet sprawiać bardzo dużo radochy. Mam nawet swoje powiedzenie. Makro cieszy dwa razy, pierwszy raz jak je napiszesz, a drugi raz jak faktycznie działa. Pisałem moje makra, które w coraz większym stopniu ułatwiały mi codzienną pracę i eliminowały nudne, powtarzalne czynności. Jednak zajmowało to wciąż sporo czasu. Zacząłem się po prostu zastanawiać, czy w Excelu jest coś jeszcze, czy jest jeszcze jakiś obszar, którego nie znam, którego nie widziałem, który warto poznać. Odkryłem kilka przydatnych dodatków do tego programu, pisanych zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. Aż w końcu dogrzebałem się do informacji o Power Query i to było dokładnie to coś, czego szukałem. Szukałem głębiej, głównie w anglojęzycznym internecie. Po pewnym czasie byłem już w stanie tworzyć kolejne rozwiązania w Power Query i każde następne narzędzie dostarczałem coraz to szybciej. Od prostych obliczeń przez modele danych, aż do importu dziesiątek plików jednocześnie. Pewnego dnia postanowiłem, że chciałbym spróbować swoich sił jako trener Excela. Wiedziałem, że jeśli jest coś, czego mogę uczyć innych, to jest to właśnie Excel. Ten dzień zmienił bardzo wiele w moim przyszłym życiu. Opracowałem swoje pierwsze prawdziwe szkolenie i przeprowadziłem je wewnątrz zespołu, w którym pracowałem. To był punkt przełomowy, bo nigdy wcześniej nie pomyślałbym, że mogę zrobić coś takiego. Ułożyć cały plan samodzielnie, a potem to wszystko zaprezentować przed całkiem sporą grupą ludzi. Nie obyło się oczywiście bez spadek, ale spójrzmy na to zasłony milczenia. Od tamtej pory przeszkoliłem mnóstwo osób, nie tylko w Polsce, na przykład w Danii, Szwecji czy Niemczech. Zdobywałem też coraz większe doświadczenie, szlifowałem swój warsztat i materiały. W każdym szkoleniu było coś do poprawienia, do zmiany, do dodania, a to wszystko wiedziałem dzięki moim uczestnikom, którzy zawsze potrafili znaleźć jeszcze coś nowego, co ja sam nie wpadłem. A teraz całą tą wiedzę i doświadczeniem chcę się podzielić z Tobą. Zapraszam.